Polsce jest niczym w III Rzeszy, bo zabierana jest wolność kawałek po kawałku. Tak o naszym kraju w niemieckim radiu mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Deutschlandfunk. To ogólnoniemieckie radio publiczne. To na antenie tej rozgłośni wyemitowano reportaż o Gdańsku i relacjach władz miasta z władzami państwowymi. W materiale wypowiadają się m.in. wdowa po prezydencie Pawle Adamowiczu Magdalena Adamowicz oraz obecna prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. To dzisiaj ta władza wykorzystuje tę siłę, wszystko robi przemocą. Reportaż stał się okazją do ataku na obecny polski rząd i środowiska, które nie popierają polityki prowadzonej przez wywodzące się z Platformy władze miasta. Aleksandra Dulkiewicz skarży się niemieckim dziennikarzom, że w Polsce nie szanuje się praw człowieka. Moja mama często płacze, mówi, Boże, to jest gorzej niż za komuny. To porównanie oburzyło Czesława Nowaka, działacza opozycji niepodległościowej w PRL-u, obecnie prezesa Stowarzyszenia Godność. Myśmy z kolegą siedzieli w więzieniach. Ja miałem 4,5 roku więzienia, a kolega miał 3 lata więzienia z Hartwiga, ja z Portu Gdańskiego. Prezydent Gdańska w krytyce sytuacji w Polsce poszła jeszcze dalej. Uznała, że wolność w naszym kraju odbierana jest kawałek po kawałku, tak jak w Niemczech w latach 30. No oczywiście, że tak. Przerażające. Kurczę, no tak było w III Rzeszy. Takie opinie prezydent Dulkiewicz to brak podstawowej wiedzy o najnowszej historii, mówi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki. Mówimy o zupełnym zaprzeczaniu obiektywnych badań historycznych. Nie można porównywać państwa wolnego, państwa, które jest przecież w strukturach zarówno Unii Europejskiej, NATO, które cieszy się demokracją parlamentarną, z potęgą totalitarną odpowiedzialną za śmierć milionów ludzi. Porównanie państwa demokratycznego do III Rzeszy jest szkodzeniem polskiej racji stanu, dodaje dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. O cel wypowiedzi Aleksandry Dulkiewicz pyta poseł Prawa i Sprawiedliwości z Gdańska Kacper Płażyński. Jaki pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz ma cel w tym, żeby chodzić do niemieckich mediów i opowiadać o tym, że w Polsce szerzy się ksenofobia, antysemityzm, nacjonalizm? Wypowiedzi prezydent Gdańska wpisują się w strategię Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy oczerniania Polski na arenie międzynarodowej. Tak dzieje się także w sprawie reformy sądownictwa czy samorządowych uchwał wspierających rodziny.